Kubą. Kubą, Kubatu, to ile już mamy tomu za sobą? To już zdaje się trzeci tom? Tak, dokładnie, to jest już trzeci tom, jak sam tytuł mówi, do trzech razy sztuka. I to już jest koniec? Każdy z kolejnych odcinków Kubatu to osobna historia, więc to nie jest tak, że zostawiamy czytelnika z jakimś cliffhangerem czy czymkolwiek takim. Losy Kubatu mogą się jeszcze potoczyć dalej. Trwają rozmowy z wydawcą, z wydawnictwem Egmont nad możliwością kontynuacji tej serii, więc w najbliższej przyszłości się przekonamy. Tak, jak wspominam sobie te pierwsze komiksy z konkursu Janusza Christy i patrzę na obecną ofertę, to ona się ogromnie rozrosła. Czy boisz się swoich konkurentów? Nie boję się. Jakby wręcz przeciwnie, jestem strasznie zadowolony z tego, że Egmont organizuje kolejne konkursy dla dzieci, że ta oferta jest coraz szersza. Tak naprawdę każdy kolejny tytuł to promocja tych poprzednich i promocja siebie nawzajem, bo Egmont jakby rozszerzając tę ofertę dla dzieci, no buduje grono czytelnicze. I wyobraźmy sobie, że jeśli jakiś mały czytelnik, młody czytelnik lubi Kubatu, ale Kubatu nie ukazuje się co miesiąc, co dwa, czy nawet co pół roku, a te przerwy są dłuższe, no to on sięgnie po inne tytuły, które znajdują się na okładce, na skrzydełku Kubatu. I tak samo będzie w przypadku innych serii. Ktoś sięgnie po Lila i Puta, a potem po Tomka i Jacka, ktoś zacznie od Liska i Dzika, a potem przejdzie do Kubatu. Także to, że tak powiem, jeden tytuł pracuje trochę na drugi, więc my jesteśmy też takim, powiedzmy, gronem twórców, których połączył Egmont w jakimś sensie, konkursy, więc no, tutaj wszyscy, że tak powiem, się wspieramy, dopingujemy, żeby każdy też tworzył te kolejne albumy w miarę możliwości. No tutaj czekamy teraz na pierwsze tomy tych tomów z trzeciej edycji. Myślę, że będą też fajne i, no, i sam czekam, żeby je przeczytać. A masz na przykład w planach kiedyś napisanie scenariusza do takiego komiksu z troszeczkę na przykład innej tematyki? Tak, znaczy ja mam różne pomysły. Sporo z nich tak naprawdę leży w szufladzie. Niektóre są bardziej zaawansowane, inne mniej zaawansowane. No, w najbliższym czasie rozstrzygnie się tak naprawdę konkurs na stypendium gildii. Jeszcze jest czas na nadsyłanie prac. Tak przygotowuję komiks na ten konkurs, także może się uda, w bliższej lub dalszej przyszłości coś wydać innego dla innego odbiorcy, nie dziecięcego. No bardzo bym chciał, bo też jakieś tam mam historyjki do opowiedzenia, bardziej poważne, można tak powiedzieć, przecież dla bardziej poważnego czytelnika dorosłego. No to drodzy słuchacze, musicie teraz się bacznie przyglądać nazwisku Kuby Sytego, no bo się szykuje w takim razie coś. Mam do Ciebie ostatnie pytanie, tak? Bo przed chwilą, jak rozmawialiśmy jeszcze tutaj prywatnie na festiwalu, to się dowiedziałem, że doczekałeś swojego pierwszego cosplayu, swojego komiksu. Tak, to prawda. Dowiedziałem się, że pewien młody czytelnik, mały czytelnik przebrał się na bal przebierańców za strażnika, za pana strażnika z Kubatu. No to jest naprawdę świetne uczucie dowiedzieć się, że dziecko aż tak bardzo polubiło jakąś postać z komiksu, który ja stworzyłem wspólnie z Przemkiem, z Urmą, że się za tę postać przebrał. Świetna rzecz. Mam nadzieję, że tego typu cosplaye będą się pojawiały nie tylko w kontekście Kubatu, ale także innych serii komiksowych. No to trzymamy kciuki w takim razie. Gratulujemy. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia.